Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki. Kochani, po raz pierwszy, znaczy nie, może po raz pierwszy nie, ale od bardzo, bardzo dawna nagrywam odcinek dla was na poniedziałek w niedzielę. Tak, wróciłem, kochani, z rodzinnego domu i całe szczęście sobie pomyślałem, że... Znaczy, zazwyczaj nie mam siły już potem. Jak wracam, to jest co prawda tam 160 km, ale... Wracam sobie, już nie mam siły, tam coś sobie puszczę, coś sobie leci, coś sobie oglądam, coś sobie tam... dziwnego robię. Znaczy, no, może nie dziwnego, ale coś robię. No już nie mam siły. No już mówię, dobra, w dupie. Na środę będzie odcinek, nie? Bo już nie mam momentu. Ale tym razem jest inaczej, także... docenicie, proszę. I spoko. Dobra, tutaj mamy elegancko. Tutaj, no właśnie, ty Ruriku. Dobrze, że ty... Właśnie, bo ty straciłeś, kurde, całą tą armię. Trotis, moczobrody. Właśnie nie wiem, ewentualnie... Co z tobą można zrobić? Bo tu... Czy ja miałem z tobą... Mamy szansę. Znaczna porażka jest, słuchajcie, bo oni przyjdą najpierw ci, potem tamci. My przyjdziemy do tych... i potem do tamtych. Tak to zginiemy, ale... Zastanawiam się, czy tego nie zrobić, bo mamy... Mamy tutaj sporo i dział, i wszystkiego, żyrokopterów, kuszników. Zadoży, bo to jest ta armia, która była tam taka obok, nie? A wiecie co? Spróbujmy się, kurde, może to być dobry pomysł. Wtedy oni to uciekną, będzie łatwiej nam trochę czy coś. Bo tutaj trzeba będzie stąd albo uciec, albo nie wiem. Znaczy wiadomo, że trzeba będzie uciec. Ale... Ale jak tutaj faktycznie pokonamy trochę, bo mają tutaj trzy katapulty, bo to jest ta armia, która tam dostała... Właśnie nie wiem, czy dostała, czy nie dostała. W każdym razie... Jakbyśmy ich pokonali, to by było łatwiej trochę. No nie? Gdybyśmy się ustawili na przykład z tej strony. Od razu w ten sposób. Nawet pod innym kątem takim. No nie? No górnicy mogą być z przodu, ale... Właściwie to można by ich zostawić. Chociaż nie, bo jak oni tutaj się kurde... Zostawmy ich tu w ramach obrony tego. Dokładnie. Mamy żyro, które polecą będą atakować. Tu mamy górników tych. Tu kuszników, tu działa. Mało, kurde, coś tu jest, tych jednostek. Ale okej, okay, dobra. Wiecie co? Dawajmy tu. Dawaj tu. Mam. Moment, ty jesteś zablokowany. Dajmy longbeardsów na przody. Gdybym się tak ustawił tu, ale się nie ustawię tak. Nie chcę się specjalnie przesuwać stąd. Strzelaj. Bo oni się przesuwają, a jak się przesuwają, to znaczy, że nie można ten. To znaczy, że nie mogą strzelać w tym czasie, więc spoko. Ja wiem, że tam ci przyjdą. Dobra, wiecie co? Zróbmy. Akcję. Ci dostali, kurde, mocno. Dobra, są nasi, ale są też tamci. Jest katapulta. Właśnie nie wiem, czy się cofnąć, czy iść do przodu. Bo to masz tylko katapultę. To może być problem. Dobra,
Na razie taką. Bo tu rozumiem, są jakieś jednostki strzelające, tak. Idą wszyscy. Ała! Dobra. Ła! Kurcze blaszka. Dobra, tutaj giniemy, tu elegancko, tutaj ten. Tu to. Kto tu napierdziela i dlaczego ten? Dawaj. Tamten. Napiżdża. Przeproszeniem. Chociaż dobra, chodźmy tu. Gdzie ta katapulta jest tutaj? Okej. Okay. I ona strzela. Ten tu się wpierniczył. Tu są debeściaki orków. Wiecie, tu, bo chcę to po prostu zrobić w ten sposób. Tu. Kamień leci. Au! Tu górnicy. Strzelajmy tu. Tego olbrzyma. Do przodu. Właściwie to. My ci się kurde odwrócili już, w sensie ten. Ogarnęli. Z tego to wynika, że ten, że nie bardzo, ale... Cię bliżej tutaj. Nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle strzelać tutaj. Oho.
No bo tutaj powinniśmy, kurde, znaczy no nie wiem, że damy radę, ale... Dobra, ty wyjdź w ogóle, bo ty już jak nie masz strzał, no to bez sensu. Czy nie masz, kurde, pocisków, nie, to bez sensu. Lord nie żyje, super. Au. Dobra, tyle. Taka była fajna armia, kurde, nie? Bez sensu to zrobiłem trochę. Kazador. Chociaż ty byłeś zwerbowany tak na moment, nie? Z tego co pamiętam. W tym momencie, kochani, nie wiem, co zrobiłem, bo już się popierniczyłem pomiędzy pauzą, a nie pauzą. Tu jest torekiem zrobiona zasadzka, w którą wpadli ci orkowie, którzy mieli atakować naszą osadę. Natomiast całe szczęście udał się mój chytry plan, taki, że ich po prostu zaskoczyliśmy. Natomiast tu mamy niesamowity sterowiec. To jest oczywiście z modu, z moda Gniew Błyskawicy. Burzowy sterowiec. Nie mam pojęcia, czy on był, czy nie. Wcześniej, ale będę chciał tu właśnie ich wszystkich porozpierniczać. Sporo tych artylerii wszelakich mamy. Wiecie co, bo tutaj mogą uciec. Właśnie nie będę chciał zrobić tak, żeby oni nie uciekli. No i po prostu nie wiem już co, przepraszam bardzo, ale nie wiem co pokazywałem, co nie. Więc mam 11 czy 12 minut odcinka i nie wiem czy w połowie to nie była jakaś tam tura czy coś. Także będę musiał to niestety zaraz wyłączyć i kurde zobaczyć co tam się wydarzyło. Bo już kurde, nie chcę tego powtarzać, ale zaraz zobaczę po tej bitwie i wam opowiem co się stało. A Bożeż ty mój, no czemu tak się wydarzyło? Oni mają tutaj na dzikach skurczybyków, trzeba będzie ich jakoś kurczę tu albo podpalić, albo coś, nie wiem właśnie gdzie będzie dobrze. Może tu, mamy dużą szansę, że ich dziabniemy. Myślę, że jakoś tak. Ty strzelaj tam, ty strzelaj tu. W tego. On ma 33 level w ogóle, nie? Także trzeba będzie uważać. Ty idź śmiało do przodu. Tu mamy tego Malakaja i tu mamy Tana, który też jakoś wpierniczy się. Natomiast tu mamy tych na Slayersów. Mam nadzieję, że to damy radę. No mamy tutaj ten sterowiec, mamy to. Znaczy bardziej będę chciał tutaj atakować, bo tutaj to sobie poradzimy, myślę. Tam sobie poradzimy, natomiast tu jeszcze mamy... Mamy tych, którzy mogą strzelać z daleka. W tych, dobra. Czemu nie mogę rozpocząć bitwy? Mogę. Tylko tu jest trochę źle. Wiecie co? Może dziabnijmy tu ich wszystkich. Jak tych dziabniemy trochę, to zostaną nam ci. Powinno być ok. Do tego będziemy strzelać. Dobra. Pozwolę sobie... O, tak zrobić. Ponieważ... No właśnie. Może gdzieś tam? Może gdzieś tu? Nie, właśnie nie w szybkich chcę. W giganta, no dobra, tu. Wy, moi mili, na giganta idziecie. Tu natomiast... Co ja powinniśmy dać radę? Paszczaki. Bo ty jesteś przeciwko czemu? Przeciwpiechotna. No to dobra. I to podobno jest jakaś masakra. Więc nie wiem, tu. Ty mój miły. Dawaj na pająka.
tu na dziki. Nie chcę im dać szansy nawet, kurde, na to, żeby się tutaj, wiecie, ruszyli, chociaż na sekundę. Zobaczmy. No, oni się za mnie, kurde, ogarną. To miejmy nadzieję, że ich tutaj spłoniemy. Właśnie dlatego między innymi potrzebuję, kurde, z tą, z wielką bronią, nie? Właśnie nie wiem, jak ty strzelasz, kurde, w ogóle. Powiem szczerze. Co, wycofajmy tych. Nowego, kurde, bo jest ten. Bo jest... na ziemi. Dawaj go, skurczysyna. Faktycznie wybuchowe. A to ci mają wybuchowe. To kurde, mega. Z takim starostwem się ukryliśmy, nie? Dobrze. No, uciekną niestety. Ci za 27 sekund przyjdą. Okej. Dziabnęliśmy ich. Trzeba będzie ich dokończyć, co prawda. Ładnie. Weźmy pieniądze. Bo się przydadzą. No i to nadal twardziele. To jest ich tura. A bo tamci przyszli. No właśnie nie wiem, czy tamci przyszli. Bo tylko jedna armia była. Oho. No i tu są trzy, kurde. I tu są cztery.
No to tych jeszcze dziabniemy pojedynczo. Ale chyba trzeba będzie się, kurde, albo... No, jakoś, kurczę, wycofywać albo... Nie wiem. No nie wiem, czy tutaj tyka wrzucić na Aldor, bo tam... Można by wtedy... Azazelu. Sporo ich tu. Village. Wszyscy tutaj. No będzie Total War już. Jak sama nazwa wskazuje. Legion Cienia. A my z Legionem Cienia już mamy wojnę, więc spoko. Aha. Dobra. Doświadczony bojownik, super, daleko dla Toreka, super zasięg, plus 10, ofiary wskutek wyczerpania, minus 5, idealny wigor, git. Naciągają stada bardzo dobrze. Niech się naściągają. Dobra, muszę zobaczyć, co się nagrało, bo jak mówię, no, nagrywam to zazwyczaj jako jeden odcinek. Kurde, albo mi się samo wyłącza nagrywanie, albo nie wiem, ale naprawdę znowu zauważyłem, że mi się nie nagrywa. I specjalnie sobie cofnąłem odcinek, żeby zobaczyć, o czym mam powiedzieć, czego nie powiedziałem, natomiast widzę, że jest jakaś tragedia. Więc opowiem o tej bitwie za chwilkę. Wiem, że bitwy same widzicie, ale to może i lepiej. Tutaj natomiast mamy, to jest ta... ta armia, która nas ciabnęła wtedy, między innymi. Więc szybko tutaj powiedziałem, że dobra, odbijemy się, w sensie ten. W sensie, żeby zemstę. Właśnie nie wiem, jak ci, kurde, działają. Trzeba będzie zobaczyć. Z bliska. Tu mamy górników z bronią jedną, drugą. Krasnoludów. Aha, bo są te. W sumie spoko. To jest, kurde, dobra armia, powiem szczerze. Czy to są organki? Nie. Organki. Ona na wprostrze. Uwaga, leci coś. Ała. Dobra, idziemy. Vengeance będzie nasza. Bo zastrzelcie tego, kurde. Bo ci organkują tu mocno. Kill 'em! Warfare!
Dobra, wyłóż nie tego. Tak mnie wkurwiają te katapulty po prostu. Pierdolę! Żebym nie mógł zobaczyć, kurde, jak ci tu strzelają. Nie, tutaj nikt nie wychodzi żywy stąd. Lord jest ranny. Po prostu, ale mnie wkurwił. Jeszcze mnie wkurwia niestety, przepraszam, że mówię, ale wkurwia mnie, że mi się wyłącza OBS co chwila. Po raz czwarty nagrywam. Co za gówno. Skurwysyny jebane. Sorry, ale... Już nie wyłączam, także przepraszam, musicie oglądać loading, bo naprawdę, wyłącza mi się. Także kochani, sytuacja wygląda tak. My zaatakowaliśmy ich tutaj. Przegraliśmy to, jak widzieliście. Potem niestety zacząłem uciekać. Przypłynął Kugat, przejął Zatokę Gorzkiej Wody. My go zaatakowaliśmy, całe szczęście, tutaj mieliśmy dwie armie, więc spoko. I to była ta armia, która właśnie teraz, Yadrim, zaatakowaliśmy Kugata, wygraliśmy. I zacząłem robić, znaczy tę armię robiliśmy, zaczęliśmy robić wcześniej, natomiast tę później. No i właśnie Torekiem tu przyszedłem, tu się schowałem, także ten zajar paszczakobrody wpadł w naszą zasadzkę, jak widzieliście. To była kolejna bitwa, no i teraz będziemy go gonić. Za chwileczkę także będzie kolejna bitwa no i sporo osób nam wypowiedziało wojnę, zwłaszcza Village nam wypowiedział wojnę, Azazel, co tam kurde, sporo tych takich, wiecie, złych, także większe ukierunkowane mocy, to jest eksplozja, dlaczego ja tego nie mam? Bo, nie no, to jest runa gniewu i... Większe ukierunkowanie mocy. No to jest kurde. Obrażenia magiczne. A nie. Wrogowie rzucający czary w zasięgu doznają niewielkiej eksplozji błędnego czaru podczas rzucania. Może być niegłupie, ale. Amunicja, bo tutaj mamy wszystko. Runę negacji, bo te uderz w runy to jest. Wspólny czas odnowienia minus 10 do wszelkiej magii runicznej. No. Weźmy to. Runę negacji. Pokonaj w bitwie tego lorda dokładnie, bo on nas wcześniej pokonał tam. I dzięki temu pomszczono urazę. Przepraszam, że to jest taki odcinek dziwny. Ale coraz bardziej mi to wszystko wkurza, powiem szczerze. To co się tutaj dzieje. Tu mamy awanturnik, mistrz ostrza, to stanowczy, szarża. Możemy szkolić ewentualnie, pójdźmy w szkolenie, bo tutaj mamy jednostki. Tak, mamy jednostki, które mogłyby się przydać. Sokole oko, dokładnie, czekajcie, bo to jest albo, nie.
Pieszo, sokole oko, to jest zasięg, rusznikarstwo, tak, bo to była siła pocisków chyba. Płonąca burza. Pocisk. Czy ty jesteś z tym specjalnym? To jest kalibracja, którą używamy, ale wydaje mi się, że tego nie było. Że ty jesteś Malakajem specjalnym. Magiczny też pocisk. Ale kalibrację chyba weźmiemy standardowo. Jest jeszcze otworzyć beczki, uzupełnia amunicję, to się może przydać. No, tak delikatnie na razie mobilność będziemy sobie zwiększać. Ajajaj. No. Dobra, także to jest kolejna bitwa przed nami. Z pewne zwycięstwo. Dobra. Jak mówię, przepraszam, ale musicie patrzeć na loading, bo na razie nie chcę, kurde. Rakiety przeciwpancerno, pancerzone strzela podczas spowoduje strach. Spoko. Ale czemu nagle ty masz, kurde? No tak, bo ty byłeś w zasadce i dlatego nie miałeś wsparcia. Dobra, więc ci, co uciekli, to są tu, na nowo. Dobra, tu będziemy napierniczać. Mamy, kurczę, sporo sterowców i innych ciekawostek, które będziemy używać. Dobra, wy gdzieś tu z tyłu bardziej. Kusznicy, jedni kusznicy, drudzy. Tu jest ok. Tu jest ok, tu jest kto? To jest ok. Tak, siedź tu. Dawaj, kurde, w tego skurczysyna. Kurde, magiczne pociski jeszcze. Dawaj. Nie wiem, czy ta salwa burtowa po lewej, po prawej. Jak to działa? Aha. O kurde, dobre. Chyba nie dobiegną, no. Ja, to w sumie nie ma. Ty w sumie... Bo to jest, że nie może się poruszać, nie? No właśnie. Więc w sumie jak ty napierniczasz gdzieś z daleka mega. Zjara cich, tak jest. Napierniczaj. Moment, bo nas tu, kurde, strzelają w nas. Dobra,
vengeance! Shoot! That'll do! Obey me! Get there! Master of runecraft! Pięknie. Dobra, kochani, myślę, że będziemy kończyć. Ja wiem, że to jest strasznie pocięty odcinek. Chyba trwa 22 minuty, czy ileś, ale ja po prostu nie mogę, siedzę tu już ponad godzinę. I jak mówiłem, no właśnie, wiecie co, my jesteśmy u nas, więc... 38 poziom, git. Odporność na magię. Ten zabity w boju, super. Utracono dziel koordynacji, cel koordynacji działań i dobrze. Dobra, ty idziesz tam walczyć, okej. Okay. Ulela, spoko. My się natomiast chyba albo cofniemy, albo zaczniemy tu działać. Wiecie co, cofniemy się. Się troszeczkę uzupełnić. I okej. Okay. Instynkt górnika to mamy, mentor, fajnie, odporność na ostrzał, fajnie, fajnie. To. Tak, no i właśnie, to jest 50 poziom, nie 40, więc. Więc okej, okay. Podstawowe narzędzia, to jest pancerz minus 30, ale prędkości się skradasz, co też nie jest głupim pomysłem. Bo to jest uzupełnia amunicję, kurde, dobra, wiesz co, zwiększ mobilność na razie dalej. Uzupełnimy się troszeczkę. I tę bitwę zrobiliśmy, natomiast my musimy się cofnąć. Tylko widzę, że mogę się cofnąć do końca, tutaj aż. I się cofniemy tutaj, ty natomiast cofnij się kurde aż tu. I się kurde rekrutuj. Nawet chyba, chociaż... Ty się rekrutuj i... Czy my tu robimy sobie... Tak, czyli mam dostęp do tego? Będę miał dostęp, okej. Okay. Za jedną turę będziemy się rekrutować dalej, okej. Okay. Tu natomiast, no właśnie, kuszników z wielką bronią mamy tutaj, zabójców mamy dwie jednostki żelaznobrodych, żelaznych smoków oraz... Nie, to są żelazne smoki i gromowładni, także spoko. Natomiast również mieliśmy to inżynierowie polowi, także mamy skrócony czas przeładowania dla artylerii, spoko, a ja potem zastanawiam się co wziąć i postanowiłem, że się cofnę tutaj do strzelców wyborowych, ponieważ będziemy i tak kuszników i gromowładnych rekrutować. No i pytanie, czy to już zadziała, bo to jest akurat jedna tura, czy oni będą już na lepszym poziomie? Mam nadzieję. No i będziemy potem szli albo, właśnie nie w utrzymanie, tu prawdopodobnie będziemy szli. Albo tu, bo czas trwania żelaznych smoków to może nie być głupi pomysł, ponieważ oni faktycznie jak się ich dobrze ustawi, to mogą siać kurde zniszczenie. Zobaczymy, ci idą do nas. Tu i tam są armie, więc mam nadzieję, że tutaj w dwie armie powinniśmy sobie poradzić. Oni nie mają tutaj w tego wsparcia. Wow. No mają dobre te jednostki, beściaki i tak dalej. Zwłaszcza, że tu masz 21 poziom, ten drugi gościu ma 24. A my mamy takie podstawowe trochę, 10 czy 12. Więc to może być różnie. Pójdźmy tu. No, troszkę dostaliśmy, ale... Ale okej. Okay. To mamy.
Dobra, także tutaj się uzupełnijmy trochę. Tutaj mamy też podstawowe jednostki, ale miejmy nadzieję, że po prostu tutaj nawet jak będzie 5 jednostek czy coś, to się w 3 armie zaatakujemy 2. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i ewentualnie Torek albo ich będzie atakował od tylca, albo pójdziemy tu do czarnej fortecy, żeby szybko im to usunąć. Ale raczej chyba będę atakował tu, bo zanim ci się zrobią, to my już popchniemy to naprzód, zwłaszcza, że tu, jak mówię, będziemy mieć 2 armie dodatkowe. No i tutaj mamy jeszcze naszą bitwę. No dobra, to rozegrajmy sobie jeszcze tę bitwę, żeby nie był taki króciutki odcinek, to jest pewne zwycięstwo, ale zobaczmy. Zwłaszcza, że widzę, że tutaj sporo jednostek walczących wręcz jest dość rannych. Sporo rannych. Właściwie, kurczę, no właśnie, Slaaneshem może by zagrać. Tak sobie myślę, bo prawdopodobnie następną kampanią, w następnej kampanii będziemy grać tymi złymi. Więc śmiało piszcie, jaką rasą. Jeżeli macie jakieś propozycje, prawdopodobnie też ankieta będzie, bo będę chciał przejrzeć sobie te rasy. Wiecie co, zastanawiam się, czy ten porządek nie utrzymać. A wiecie co, zobaczmy, czy to faktycznie będzie taka ten. Mamy przewagę zasięgu, więc nie chcę, żeby oni mi tu... No nie do końca z tym zasięgiem, ale... Dobra, to zróbmy tak. Wrzućmy was tu. O, dobra. I Vengeance będzie nasza. Zdebnijmy tą kolesiówkę. Ona troszkę dostała, bo oni nam przejęli tę osadę naszą. Dobra, moment, bo chciałem popatrzeć sobie, ale z drugiej strony mam sporo jednostek, które... Nie, nie powinni strzelać, kurczę, nie? No, ten bisz, kurde, to jest też poważna sprawa. Tak, my się tutaj, kurde, bijemy od tylca. No i tyle. Dobra. Bo faktycznie tutaj dostaliśmy mocno w plegary. No oni muszą być z przodu po prostu, a potem ich cofnąć raczej. Dobra, bo to jest bitwa o miasto, więc... Taka szybciutka. Straty 5. Bardzo dobrze. No, to podstawowa jednostka, wiecie, też dużo ich nie było. Też dużo rannych, więc katapulty troszkę. I spoko, 40. No właśnie, kurczę, tu jest dobra armia w ogóle. Taka całkiem niezła. Co prawda jednych wojowników mamy, ale nie chcę ich na razie usuwać, bo to jest jednostka, która była tutaj od początku, więc... Zobaczymy, odbijemy sobie to. No i spróbujemy zawalczyć, bo mamy wrogów tutaj już, w sensie faktycznie wypowiedzieli nam wojnę. Co, kupimy sobie to. Tak, już tu ołtarz pomiotów mamy, jako wrogów i tak dalej, także będziemy tutaj działać. Z tymi jeszcze nie mamy, tu jest Azazel. Z Azazelem raczej sobie ta armia nie poradzi, ale... No kurde. Dobre jednostki. Te są fajne jednostki.
I kochani, chyba tyle, Skang. Ty jesteś tu. A bo to się nie do ten, nie ruszyłeś się, dobra. Można by go dziabnąć i cofnąć się, ale... Chyba nie. Zobaczymy. Dobra, troszeczkę tak ich trzymamy. Sven. Ty jesteś tu. Tak? Mamy tych, git. Jeszcze kogoś miałem tu chyba. Hansa. Hans miał być tu. No to Hans będziesz, kurczę, tu. Dawaj ho. No. Jeszcze jednego bym, kurczę, chciał właśnie inżyniera, ale wydaje mi się, że go nie mamy. Tu jest silnoręki, Ujara. Yarrow. Dobra. Nie wiem, czy mogę, kurczę, zwerpować mistrza inżyniera. To jest na pierwszym poziomie. Kurde, szkoda. Siła broni dla ciebie, pewno siebie. Krew przodków. To jest, kurde, ta krew przodków fajna. Bo mamy Grymnira, nie? Gdzie on tam jest? Tu. Chyba skarbiec artefaktów. Gazula, to. Umiejętność armii, no. Tempo badań. Poziom w 2 werbowanych. 5400, mamy trochę kasy. Wrzućmy tu. Pieniądz. To jest 6400. Dosyć tanio. Czy tutaj są już? Tak. Więc w sumie... Dajmy sobie na wyższy poziom. Pytanie, czy tutaj coś nie było jeszcze? Nie. W żalu też nie. To mamy. Okej. Dobra. Kochani, wiem, że pocięty strasznie ten odcinek jest. Przepraszam za to. Przepraszam za uniesienie się. Ale naprawdę, kurczę, ja nagrywam. Wiecie, już nawet nie patrzę, czy się nagrywa, no bo tutaj walka trwa albo coś, wiecie, opisuje, nie? I zawsze patrzę, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa w momencie, kiedy mam zacząć walkę albo skończyłem walkę. I wtedy patrzę, że kurde, masakra jest. Także no, troszkę niestety uciąłem tego, co się działo na mapie kampanii, ale to opowiedziałem, nie? Po prostu dostaliśmy w pierdziel tu, uciekliśmy, Kugat przypłynął, Kugata przejął nam to, Kugata odrzuciliśmy, no i w sumie tyle. A tam na górze widzieliście. Przejęli nam tamtą osadę i teraz ją odbiliśmy i tyle w sumie. No i tykiem idziemy pomagać w Waldorfie. Tu. No i tyle. Także to jest cała akcja na kampanii. Natomiast Jaro będzie ścigał tutaj Cincha. Tu mieliśmy jeszcze zrobić, ale to już w następnym odcinku. Nawet sobie tutaj zostawię, żebym wiedział, że tu mam zacząć działać. A, bo wiecie co? Zapomnę o tym. Nie będziemy tego rozgrywać. To jest pewne zwycięstwo, więc cyk. Weźmiemy. Co mam wziąć? 5000, doświadczenie, git. Pan toporów tu. No, żeby kurczę tego nie ten. Nie traci. To są wody neutralne. No dobra. Forteca świtu, kurde. Inaczej. Inaczej to wyglądało, nie? Bo normalnie to były wyspy. Tak mi się wydaje. O kurde. Tak, bo tutaj, tu się gdzieś urywało to w ogóle. O kurde. No i tutaj zaczniemy działać. No. Dobra. Fajnie. Kochani, tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.